Uwaga teraz, ostre wejście, zobaczcie moje wyciskanie w koszuli. Jedno z ostatnich treningów, chyba 255 kilo. Patrzcie. I bach, widziałem przed sobą śmierć serio. Ledwo z tego wyszedłem i już myślałem, że mi zmiażdży szyję, że mnie udusi, ale chłopacy właśnie w ostatniej chwili zabrali sztangę centymetr przed szyją. I wtedy pamiętam, chciałem skończyć z turbą siłowym, ale na szczęście był klasyk i mogłem śmiało trenować bez takich dziwactw. Tu też macie wpadkę, może już nie moja, bo bardziej organizatorów, ale jednak miałem związane tutaj taśmy przez kilka minut. Wyobraźcie sobie, macie na maksa to związane taśmy i musicie tak stać przez 3-4 minuty. I w końcu doszło do takiej sytuacji, że straciłem czucie w nogach. Pomimo tego zdecydowałem się podejść do tych chyba 300-400 gramów. No i niestety, jak wziąłem tą sztangę na plecy, odszedłem z tą sztangą na plecy, ledwo co, no czułem. Totalnie. Mogło się tak skończyć, żebym się złamał dosłownie w pół, ponieważ przez to, że nie miałem stabilności od nóg, no kręgosłup też był niestabilny. To było skrajnie niebezpieczne, więc zdecydowałem się odłożyć sztangę w momencie, kiedy dopiero ledwo rozpocząłem siadać. A dlaczego tak długo stałem z tymi taśmami? Prosta sprawa, ponieważ poprzedni zawodnik zrzucił sztangę, a hala była wynajęta do którejś tam godziny i musieli się zbierać. Stąd chcieli szybko założyć krążki, założyli te krążki. Niestety źle założyli, ponieważ brakło miejsca na zaciski. Potem znowu ściągnęli, znowu założyli, i w końcu doszło do takiej sytuacji, że niestety, ale wszedłem na pomost bez czucia nóg. A macie 60 sekund na podejście, i to jest właśnie klucz 60 sekund na podejście, i wtedy możesz nie zdążyć związaniem taśmy przed Twoim podejściem, przed końcem Twojego podejścia. Normalnie, za takie coś się zawodnie powinien dostać dodatkowe podejście, niestety, wtedy się nie dało. Ponieważ już musieli się zmywać z hali i przenieśliśmy się na siłownię. Serio, na siłownię. No, ale zawody wygrałem wynikiem 330 kg. Zobaczcie. Przypominam o kursach KFD. Trener personalny, już w Krakowie na początku sierpnia. kod KFD oraz współpraca ze mną. Dobra, ale zanim zaczniemy, to coś o sobie, ponieważ jest bardzo dużo nowych osób na moim kanale i mogą nie wiedzieć, kim jest właśnie ten Sebastian KOT dziś sporo historii moich wyników starych siadł sprzed 2010 roku porównań i innych historii może was to zmotywuje jeśli materiał wam się spodoba to taki materiałów będzie więcej kimże jest Sebastian Kot jak to powiedziała pewna celebrytka z TVN-u w obronie swojego męża którego skrytykowałem za złą technikę w pierwszych swoich zawodach zaliczyłem 575 kg 200, 145, 230 w ciągu ostatnich dwóch podejściach miałem 260 i niewiele brakowało, i by to podniósł. Ważyłem wtedy 77 kg, rok później było 700, rok kolejny 800, potem było yy, jeszcze więcej i skończyło się na 890 kg bez specjalistycznego sprzętu, bez taśm i z tak konkretnie, skąd zakończyłem w 2015 roku, z srebrem na Mistrzostwach Europy w ciągach. Później były epizody jednorazowe jak w WPC Mistrzostwa Polski, gdzie wygrałem totalnie wszystko, wynikiem 850 kg, co jest aktualny rekord Polski, bez taśm. I startowałem dzień wcześniej, co najlepsze w ciągach, czyli ten wynik byłby być dużo, dużo wyższy. I myślę, że przekroczenie granicy 900 czy 1000 kg byłoby możliwe, ale niestety łączenie kilku dyscyplin i rezygnacja ze specjalizacją stricte truboisiełowego niestety nie pozwala. Nie pozwalała osiągnąć ten wynik, ponieważ wybrałem inne sporty. Ok, przez ten czas zdobywałem medale mistrzostw świata, Europy, pobijając rekordy świata, Europy i Polski. Obliczyłem, że samych medali posiadam w domu ponad 60 i w pewnym momencie wyniki moje były na poziomie top 5 wszech federacji, więc to był wysoki poziom. Nie jakiś średni, tylko naprawdę wysoki. Oczywiście największym sukcesem, który znacie, to zwycięstwo w Strang Wars jako. Faceless, niepokonany faceless. Rekord jest to 320 w przysiadzie na sprzęcie Lejko podkreślam. Co możecie zobaczyć w oryginalnym filmie 300 kg na 3 razy. Rekord w wyciskaniu 220, 200 na 4 razy oraz 350 w ciągu 330 razy 4 w ciągu 310 razy 10, 9 i 300 razy 10 dwa razy pobijane potem to porównamy. Też LEKO, czyli na sprzęcie profesjonalnym. Dlaczego to podkreślam? Bo zawody weryfikowały. Teraz w dobie internetu wiele osób stosuje fake ciężary, a elejko nie da się oszukać. A czym się charakteryzuje taka osoba? Przede wszystkim chwali się wszędzie swoimi wynikami, wykonuje jakieś abstrakcyjne rekordy, ale niestety na zawodach nie wystartuje. Taką osobą był między innymi Ninja Tyler czy Brad Castleberry. Feses ich wyzwał na pojedynek, natomiast oni ochoty do walki nie mieli. To samo było w przyszłości, gdzie kiedy nie było Instagramów, YouTubeów, dużo Kozaków na siłowni chwaliło się swoimi wynikami, ale jak mówiłem, to wystartuj. Zawoda ma świetne wyniki, to niestety nagle następowała cisza i brak tematu. Dobra, przechodzimy do konkretów. Najpierw przysiad, zobaczcie 2007 rok, szeroki rozkrok, chyba tu miałem 180 kg czyli całkiem inaczej niż dzisiaj. Potem macie tutaj 300 kg. Chyba to jest 2009 rok, tak? W sprzęcie, ponieważ wtedy można było startować tylko sprzęcie. Fajne zawody, ale niestety nieukończone, bo trafiłem do szpitala. Pękła mi koszula dwa tygodnie wcześniej. Uszkodziła moje żebra i miałem duże problemy z oddychaniem. Pomimo tego wystartowałem, siat zaliczyłem na 300 kg, na przeciwbólach Potem była rozrzewka do wyciskania, tam zaliczyłem tylko 50 kg, bo sobie je uszkodziłem jeszcze bardziej Trafiłem wtedy do szpitala, pamiętam No i tyle było z tego Szkoda, bo była pierwsza szansa na zdobycie pierwszego medalu na mistrzostwo Polski już chyba w drugim roku kariery Bo po siadach byłem już drugi W siadach raczej nie miałem większy wpadek, ponieważ do perfekcji opanowałem samo asekurację Natomiast jedno miałem w froncie, w siadzie przednim na rozrzewce na 150 kg mój rekord pamiętacie 250 i tutaj chciałem popisać się dając ręce do przodu jak frankenstein skład ale wtedy nie wiedziałem jak to się nazywa no i położyłem ją na szyję co ucisnęło mi tętnicę krew nie do mózgu już po wysiadu traciłem powoli przytomność straciłem wzrok, zrobiłem się całe wiotki z tyłu był kaloryfer w stojaki zwykłe no i musiałem trafić ledwo co stojąc jakiś student odłożyłem no ale niestety Skończyło się tak to Że trening musiałem zakończyć na szczęście nic poważnego się nie stało A co do wyciskania no jak wiecie był sprzęt na początku w truboju siłowym dopiero w 2011 wprowadzono Trubuj się bez sprzętu No to trzeba było startować w tej koszuli No i jedną wpadkę widzieliście co mnie przydusiło Natomiast Tę wpadkę gdzie Pękła mi koszula e, i połamała mi żebra. Nie widzieliście i nie zobaczycie, ponieważ no, nie potrafię znaleźć tych filmów. E, zostały usunięte sporo, mi brakuje filmu z przeszłości, stąd tak wyrywkowo przechodzimy. Natomiast w koszuli treningowo zbliżają się do ciężarów 250-260 kg, a na zawodach tylko 235-240. Jak dobrze pamiętam, dlaczego taka różnica? Bo trubuj siłowy, sprzętowy to jest, a nie e, zwykły, zwykłe zawody, tylko w koszuli. Posiadach, wiązaniach, kostiumie gdzieś. Często wiązałeś się sam, byłeś totalnym trupem i później miałeś wyciskanie w koszuli, więc wiadomo, że treningowo wyciskałeś dużo więcej, ponieważ miałeś same wyciskanie leżąc, niż po zawodach, posiadach, czy tam w całym truboju siłowym. Natomiast akurat u mnie był taki problem, że te koszule często pękały, ponieważ zawsze wybierałem o rozmiar czy dwa rozmiary ciaśniejsze, co wiązało się właśnie z ryzykiem pękania. No, chyba z 4 razy wypękała mi koszula, no i raz skończyło się to źle, natomiast wcześniej akurat miałem to szczęście, więc po prostu ryzykowałem, przekraczałem granice, aż w końcu te wpadki były tak poważne, że wolałem już zakończyć kwestię wyciskania w koszuli. I to były takie czasy, że koszula dawała 15-30 kg max. chociaż ja dochodziłem do dużo wyższych tutaj przeskoków ciężarów. 180-200 kg do 240-50-60, tak może nie technicznie, ale jednak. A teraz nawet mogą dać 100-150 kg, jak widziałem u niektórych zawodników. A jeśli chodzi o ciągi, tutaj raczej wpadek nie było. No, może jedna na zawodach, chyba po roku trenowania. Miałem podejście chyba na 275 czy 280, i w połowie ta sztanga zatrzymała się, ja ją trzymałem z pół minuty. Odłożyłem, zakręciło mi się w głowie, prawie odpłynąłem. No i przez chyba 3 tygodnie, 4 tygodnie miałem problemy z błędnikiem, z równowagą, że szedłem sobie ulicą i nagle spadałem na ziemię. czy jak stawałem z łóżka, przez 5 minut miałem taki wir w głowie, jakbyś, nie wiem, kręcił się na karuzeli przez godzinę. I po tych właśnie 3-4 tygodniach ustąpiło to, ale są nawroty, tak, są nawroty czasami, ale nie na tak dużą skalę. I macie teraz fajne porównanie. 300 kg z 2013 roku, wtedy 2,99 i tyle samo w 2016 roku też na 10 razy. W przypadku tego pierwszego, czyli 2013 roku, ten ostatni naciągany, ale jednak 10 razy zaliczmy sobie treningowo. Można sobie odpuścić tak? precyzję. No i zobaczcie, ta technika niewiele się zmieniła i łatwość dźwigania taka sama, więc zobaczcie. W pewnym momencie osiągnąłem już taki poziom techniczny, że te zmiany były minimalne i nie są widoczne go okiem. No ale warto wspomnieć kwestię ciężaru. No, w przypadku 2013 roku pewny nie mogło być, ile tam naprawdę było, ponieważ nie jest to profesjonalne obciążenie. Byłem kiedyś na siłowni, gdzie 20 kg ważyło między 18 a 22, serio. Taka duża różnica. Natomiast w przypadku Elejko no nie da się oszukać. Nie ma i fake Elejko, Jest to sprzęt profesjonalny na otwartej siłowni, gdzie było dużo świadków, no i te obciążenie faktycznie podnosiłem. Natomiast w przypadku tych 300 gramów 2013 roku, no mogło być albo więcej, albo troszeczkę mniej. No, ręki nie dam sobie obciąć. I to naprawdę wtedy miałem, no ale to są uroki właśnie takie siłowni, wtedy musiałem szukać sprzętu profesjonalnego na całym Śląsku i była tylko jedna właśnie na Uniwersytecie Śląskim, gdzie był sprzęt nie Elejko, tylko HES, ale trubojowy. I tak naprawdę pierwszą siłownią, gdzie pojawiło się Elejko to było El Toro w Sosnowcu ja specjalnie dojeżdżałem 40 km kilka razy w tygodniu bądź nawet dwa razy dziennie, aby trenować na profesjonalnym sprzęcie. No, ale nie miałem wyjścia, ponieważ, jak już podnosiłem tak duże ciężary, to zwykła sztanga była po pierwsze niebezpieczna, mogła się złamać, co mi się już zdarzyło. Ta sztanga, którą widzieliście, gdzie podnosiłem 300 kg na 10 razy, no, złamała się, tak, złamała się. No, i druga sprawa, inaczej zachowuje się wtedy sztanga. No, właściwie nie jest w stanie określić. Czyna się pociągnie do przodu, do tyłu, do boku, stąd szukanie siłowni, gdzie mogę profesjonalnie ponosić ciężary na swoim poziomie. No, ale dożyłem czasów, gdzie no, mamy sprzęt wszędzie, na profesjonalnych siłowniach, sieciówkach, takich jak z marczym, możemy spotkać sprzęt dla zawodników. Świetna sprawa, masz blisko rzut beretem, choć jak wiecie, już mam też swój osobisty sprzęt Elejko na własnej siłowni. Do tego doszło, do tego dożyłem i z tego się cieszę. No i na koniec moje podejście na 310 kg 9 razy. Zobaczcie. No i macie tutaj sprzęt Elejko, zawodnicze krążki, weightlifting i na środku jest gdzieś tam jaśniejsze 25 kg. Czy to jest na pewno 25 kg? Dlaczego one się różnią? No tak, partie niektóre różniły się krążków Eleiko kolorystycznie. Zobaczcie, to są aktualne zdjęcia z El Toro, 25 kg, całkiem inne i wielkościowo troszeczkę i przede wszystkim kolorystycznie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ też Eliko ma krążki 2,5 kg, które są wielkościowo nieco większe niż 25 kg stosowane właśnie w nauce podnoszenia ciężarów. Często spotykane głównie w klubach podnoszenia ciężarów, nie w El Toro, ale są, więc uważajcie też na to, ponieważ mogą zdarzyć się takie osoby, które w taki sposób dźwigają. Tu macie 25 kg w moim przypadku, natomiast może zdarzyć się taka osoba, która może dźwigać tutaj 2,5 kg. Dobra, jeśli będzie odbiór bardzo dobry tego filmu, to nagram więcej takich materiałów z historii. Trochę jeszcze tych filmów mam, może nie wszystkich, ale są. Dajcie łapkę w górę, udostępniajcie materiał, no i tyle. Łap